spokojnie, to nie byłoby problemu, ale ty się zapalasz, obiecasz. Zapomniałem o dostępie do morza. Koniecznie trzeba dopisać. Gdańsk jest nasz. Bez morza się udusimy. Nie wyrzucaj jej na razie. Komu? Mary. A dlaczego ty uważasz, że ja ją chcę wyrzucić? Kochanie, zapytałaś kogo? Nie trzeba. Zresztą wywalałaś wszystkie, które chciały dostać moje oto. O nie, już nie rób ze mnie potwora. Widziałem Helenkę, jak na nią spojrzałaś. Symbol seksu. Jakżeś tych idiotek myśli tylko o jednym. Mogłaby być moją wnuczką. Ale się ożywi. A jak ręka boli jeszcze? Bo może już nie. Wiedziałem, że nie lubię grać na fortepianie, ale nie wiedziałem, że aż tak. Kochanie, wytrzymaj jeszcze trochę. Jeśli nie dla pieniędzy, to dla mnie. Światło mnie radzi. Ramię mnie boli. Czwarty palec sztywnieje, ludzie mnie irytują. Masz gorączkę. Ja mam większą. To mi się wydaje, że ty nie masz, ale ty masz. Z pewnością mniejszą od ciebie. No i wiesz, jak to jest. Czasem ty rozgrzewasz publiczność, a teraz sam się rozgrzałeś. Może to ta Mary? Kochanie, lipa z miodem. Czy ja mogę o coś zapytać? Oczywiście. Mam trzy friends, koleżanki, znaczy przyjaciółki serdeczne ze świetnych rodziny i one mi bardzo zazdroszczają, że ja pracuję dla pana, dla państwa. I oni by wzięli na pewno papugi, tylko że nie ma więcej papugi. Są. Te cztery, co zdechły. A to te to nie. Ale ja chciałam zapytać, czy jakby pani brała jakieś inne papugi, czy zwierzątki potem jakieś kiedyś, to czy pani by też dała dla te trzy moje koleżanki? Oczywiście. Tylko nie możesz obiecywać koleżankom miejsc na koncercie, bo bilety by przebrane, a na następny jest jeszcze kilka, albo 600 dolarów. Za to na pewno mogą liczyć na fotografię maestra z autografem. Nie odmówisz, kochanie? Ależ, kochanie, czy ty słyszałaś, żeby symbol kiedykolwiek odmówił czegokolwiek, bo ja się z czymś takim nigdy nie spotkałem. Dziękuję. Zróbmy teraz od razu, zróbmy